Czy na wasze wychowanie ma jakiś wpływ to, że wy, jak przyznajecie, no te wasze początki nie były takie łatwe? No ty mówisz, że u ciebie w domu rodzinnym w ogóle się nie przelewało. Czy to ma przełożenie na to, jak wychowujecie wasze córki, które no już są w bardzo, jak mają świetny start? Wiesz co, kiedyś zadano mi to pytanie, jak wychowywać dzieci w majętnym domu. I zdecydowanie, kiedy się nad tym zastanawialiśmy z moim mężem, myślę, że my mocno stąpamy po ziemi. To nie jest tak, że dla nas ważne rzeczy, na które sobie pozwalamy, to są podróże i spędzanie czasu razem. Wiadomo, też nie będę tutaj ukrywać, lubię fajnie wyglądać, lubię sobie coś fajnego kupić, pracujemy nad to. Natomiast to nie jest najważniejsze w naszym życiu. To nie jest najważniejsze, żeby rzeczy materialne były jakimś priorytetem. Na pewno nie i na pewno nie są ważne u dziewczynek. Moje dzieci chodzą w dresach, czasem je uświnione, są brudne, są szczęśliwe, jak każde inne. Czasami właśnie uchodzi taki stereotyp, że ktoś ma pieniądze, to te dzieci to pewnie, nie wiem, no, siedzą na złotej kanapie. Nie, i szczególnie nie w takiej rodzinie sportowej. Trzeba się w tym odnaleźć, ale na pewno będziemy chcieli, żeby dziewczynki miały przede wszystkim szacunek do ludzi. I żeby też szanowały po prostu no, i pieniądze, i wszystkie rzeczy. Wręcz myślę, mój mąż tutaj już widzę, chciałby jednak, żeby nasze dzieci wiedziały, że też trzeba na coś zarobić. O coś się postarać. I że pieniądze nie biorą się z bankomatu. Że pieniądze nie biorą się z bankomatu, to na 100%.